Cześć wszystkim, z tej strony Asli. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 3. Słuchajcie, stało się coś, czego bardzo nie lubię, czyli muszę nagrywać odcinek jeszcze raz z uwagi na to, że mi się źle nagrał, więc jestem niezadowolona, ale przynajmniej wiem jak iść. Więc jak sądzę, ma to jakieś swoje plusy. Wobec tego właśnie idziemy tutaj na drugą stronę. Ja nie będę się bawiła właśnie w jakieś takie, że nie wiem jak iść, bo zwłaszcza, że się w ogóle zgubiłam w tym poziomie i teraz jak już, że tak powiem, znalazłam drogą, to jestem zadowolona całkiem, bo właśnie nie wiem, mam nadzieję, że pójdzie to trochę sprawniej. A niech się Lara trochę popisze. A co tam? Przez to mam ogólnie na następnym slocie też zapis z Madubu Gorge. Do 45 doszłam, jak widać było. Natomiast no właśnie usunęły mi się w sensie nie usunął mi się progres, tylko muszę zresetować progres bardziej, że tak to ujmę, bo no niestety właśnie muszę nagrać ten odcinek jeszcze raz, przez co normalnie przed chwilą zapisywałam, dobra, nieważne. Przez co normalnie właśnie no muszę powtarzać i nie podoba mi się to skrajnie. Nie, w sensie ja nie lubię takich sytuacji, okej? Okay? Dobra, tutaj mnie chyba nic nie zaatakuje, jeśli to, że pamiętam, natomiast tu bym chciała zapisać, bo ja pamiętam, co tutaj jest, że tak to ujmę. I teraz tak, tutaj chcemy lekko spaść. O właśnie. No i pięknie. Tu natomiast bym chciała sobie wyjąć karabin. Tak, tam widać kryształ leczący. Tutaj można przejść cudownie, nie ma co. I... O właśnie. Jest dziadyga. Jest wojowniczy żółw ninja. Nie pluj na mnie. Głoski swojej. Dziękuję. Bo ogólnie jak oni na nas oplują, to zostaniemy zatruci. Lara zostanie zatruta, więc nie chcemy tego. Ajajaj. Tak, no jak mówiłam, no jakby minus tego, że trzeba nagrywać jeszcze raz. Wiem, co się tutaj podzieje. Okej, tutaj mamy przycisk, więc sobie przycisk wciśnijmy. Ja wiem, co się otworzyło. Więc jakby no nie będę udawała, że nie wiem. Czy coś się pojawiło? Najwyraźniej jednak nie. Okej. Okay. Natomiast z tego, co pamiętam, to jeszcze tutaj było chyba jakieś przejście, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Poproszę o flarę, bo nic nie widać kompletnie. O właśnie, tutaj jest przejście jeszcze jedno. I tutaj będzie kolejny stwór. O właśnie. Weźże mnie, zostaw. Nie zdążył mnie opluć, chociaż ja troszeczkę naboi zmarnowałam, co jest nieuprzejme, odrobinkę, ale idzie przeżyć. Zapiszemy sobie grę. Okej, gdzie ja jestem? Jestem tutaj, okej. Tak, ja wiem, bardzo, bardzo dużo informacji, jestem tutaj. A, dobra. Wiem co, gdzie i jak. Idziemy sobie dalej. I mamy kryształ leczący, jak widać. I teraz tak, zaraz przyjdzie tutaj... O, w ogóle już się pojawił zielony dziad kolejny. Dobra. Dało radę go unicestwić. Natomiast tak, mamy tutaj spojrzenie na ten poziom, na dalszą część tego poziomu, jak widać. Gdzie jak można dalej iść, co jest dla nas bardzo ważne, chcąc, nie chcąc. Co jest chcąc, nie chcąc, Boże. Po prostu jest to dla nas dość ważne. I dobra, cofamy się. Ja właśnie pamiętam, że się tutaj pojawi drugi dziad. Nawet jak za pierwszym razem nagrywałam, to pamiętam, że się pojawi tutaj ten dziad. Więc, ale wiecie co? W ogóle też pozwala mi to na taką pewną rzecz, mianowicie... przepraszam, oczywiście mi się musi odbijać. Mianowicie jak za pierwszym razem nagrywałam, to musiałam w pewnym momencie przerwać, w sensie nie przerwać, tylko zrobić cięcie i no dzięki temu, chcąc nie chcąc, że nagrywam ten drugi raz ten odcinek, to przynajmniej nie będę musiała cięcia robić tego. Co jednak dla mnie jest dobre, bo potem w obrabianiu jest mniej odrobinkę robótki, więc no jak mówię, jest to jednak miłe dość. Tak, wchodzimy sobie teraz na górę, bo właśnie na górze się otworzyło. Ja co prawda ominęłam scenę, bo się spodziewałam, że mnie gad jakiś zaatakuje. Natomiast właśnie się otworzyło na górze to, obok czego przechodziliśmy i...
W ogóle coś, na co teraz nie zwróciłam praktycznie rzecz ujmując uwagi, bo przecież kurczę, ja wiem, że tu się otwiera za chwilę, więc po co zwracać na to uwagę, nie? Ale wam nie pokazałam i to takie. No przepraszam, przykro mi. Zapomniałam kompletnie. To jest właśnie minus nagrywania drugi raz, że wiecie, że ja już pamiętam, co się tutaj dzieje, wiem co inaczej. Może nie tyle pamiętam, co wiem, co tu się dzieje i takie. I takie, że nie ma problemu, że jestem w stanie tam przejść dalej troszeczkę. Okej, zapiszemy sobie w tym miejscu również. Ja wyciągnę mój karabin, który ma 56 naboi, powinno starczyć. I teraz, o, właśnie tutaj chciałam przejść. No i mamy sekret pierwszy. No i fajnie, padł był zwierz. Teraz tak, poproszę Flarę, bo tutaj jest ogólnie do zebrania amunicja. Nie chciałabym spadać bez ogarnięcia, co jest na dole wpierw, ale tak, tutaj jest amunicja do mojej broni, której teraz nagminnie używam. Nagminnie? No dość sporo używam w każdym razie. I tutaj więcej nic nie ma zbytnio, dlatego też właśnie wskakujemy sobie na górę. I tutaj jest ogólnie przejście takie, o właśnie, na górze. Tak więc przechodzimy sobie. O, pięknie, pięknie. I tutaj sobie lądujemy i zapisujemy. Dlaczego zapisujemy? A kurczę, zaraz zobaczycie. Właśnie, jest tutaj spadek i na dole jest ogień i mi się udało zrobić to za pierwszym razem, jestem z siebie dumna. Nie będziemy stawać na platformie pośrodku. Przepraszam, aż mi się kichnęło z wrażenia, bo jak widać właśnie ona się zapala. Na dole ogólnie znowu biega zielony zwierz, natomiast na dole również nic nie ma, więc po prostu idziemy dalej. Zapiszemy sobie grę ponownie, skoro już się udało tutaj przejść. I wyjmujemy karabin, chociaż tutaj chyba nic nie ma, jeśli dobrze kojarzę. No, raczej nie. Tutaj jest apteczka dla mnie swoją drogą, więc sobie bierzemy. Jakoś tak nie wiem, właśnie sprawnie to robię. To, aha, oczywiście jeszcze strzałki, o których nie pamiętam, ale nic mnie nie zatruło, więc miło. Miło i uprzejmie. Czy mi ten kryształ jest potrzebny? No, powiedzmy, że sobie go zbiorę, żeby mnie nie denerwowało, że jest. Że tak to ujmę. Chociaż właśnie no, nie potrzebuję tego kryształu, ale już dobra, zbiorę go. Dobra. Ogólnie na dole są piranie. Ogólnie też na dole nie ma nic dla nas, więc po prostu się teraz wracamy i lecimy sobie na górę tym tutaj przejściem. Prawdopodobnie teraz wam w ogóle pokażę więcej z tego poziomu niż w tym odcinku, który w zasadzie to ja przed chwilą nagrywałam, bo przed chwilą również zobaczyłam, że nie nagrał się prawidłowo i trochę się zdenerwowałam. W sensie, no, nie lubię nagrywać drugi raz. Taka jest prawda i też wam to zresztą mówiłam. Że to nie jest właśnie czynność, którą ja lubię wykonywać drugi raz, bo no jednak trochę traci, mam wrażenie, materiał na takiej, nie powiedziałabym, że na autentyczności, tylko takie, że no kurczę, ja wiem już co robić i to jakoś tak, nie wiem, nie jest według mnie takie, nie wiem, fajne, imersyjne, o, traci na imersji właśnie. Bo wiecie, tak to jeszcze ja nie wiem co robić i mogę się trochę właśnie pozastanawiać. Może wy też nie wiecie co robić, też się możecie pozastanawiać, a tak to kurczę jak normalnie w jakimś walkthrough. Wiecie, takie co po prostu ma wskazać co jak robimy. Nie o to mi chodziło. Ma wskazać co jak robimy, gdzie się ruszamy. Aha, to się mi nie udało. Tak, spadliśmy do wody i zginęliśmy. Dlaczego mnie to nie dziwi? Tak, to jest coś, co dla mnie jest dość ciężkie do wycelowania, szczerze mówiąc. Właśnie wskoczenie na tą platformę, bo o to właśnie chodzi, żeby wskoczyć na tą platformę. Jak mówię, jest to dla mnie dość ciężkie do wycelowania. Dlatego ja się staram bardziej... O, to się udało, dobra, staram się bardziej na tą pochylnie, że tak to ujmę, sobie wskoczyć. Natomiast tak, mamy drugi sekret już, a raczej drogę do drugiego sekretu. Tak, można sobie tutaj podejść. Mogę przeskoczyć tutaj. No i pięknie. I tutaj właśnie musiałam zrobić cięcie. Co jest śmieszne, jak robiłam tutaj cięcie, to było 25 minut. Teraz mamy niecałe 10 na stoperze.
Więc rozumiecie kwestię, że właśnie robienie czegoś sprawniej i w ogóle Mater Deo nie spadnie, byłabym zła na siebie, bo jeszcze nie zapisałam. Dobra. Teraz ty możesz spaść, przynajmniej chwilowo. Masz dyspensę, Laro, na spadanie. Dobra, w takim razie przechodzimy sobie tutaj. Teraz na platformę. I teraz chyba zapiszę znowu, bo muszę wykonać dość ciężki dla mnie skok. Medobu gorcz. I zrobimy to w ten sposób, żeby nie zahaczyć głową o ten kamień. I się udało za pierwszym razem, wow. Bo właśnie jak ja nagrywałam ten odcinek, to miałam tutaj bardzo duży problem z wycelowaniem właśnie, żeby nie wpaść, nie zahaczyć głową o ten kamień. Ale się udało od razu tym razem, więc spoko. Miło, miło. Dobra, w takim razie wchodzimy. Zapis gry kolejny, skoro już zdobyłam sekret i nawet się wróciłam. To zasługuje na zapis. Dobra, w takim razie idziemy trochę dalej. O, i wiem, gdzie trafiłam. Dobra, tutaj są dwie jaszczurki, które pływają i chcą mnie zeżreć. 97 naboi, fajnie. Dobra, padła była. Jedna jaszczurka. Pływa druga. Okej, okay, pasuje mi to. Ogólnie rzecz ujmując, to tutaj nie ma za dużo do roboty, oprócz tego, że po pierwsze jest dźwignia tutaj. Po drugie, mamy tam pewne narzędzie, które nam się bardzo przyda. Mianowicie jest to kajak. Jest to bardzo ważne narzędzie w tym poziomie, ponieważ ogólnie rzecz ujmując, w kajaku będziemy w stanie pływać po tej wodzie, a nie od razu zginiemy, jak tylko właśnie wejdziemy w kontakt z tą wodą, więc to jest miłe. Tylko że ja bym chciała ogarnąć, jak się z tego, kurczę, schodzi, bo nie mam pojęcia, jak się schodzi z tego. Serio, ja nie mam pojęcia, jak się z tego schodzi. Nie wiem, spacją, altem, kontrolem, shiftem? Nie, shift to ja wiem, co robię ogólnie. Nie wiem, tyldą. Tabulator wcisnąłem, żeby nie było. Żaden z przycisków też nie działa. Może zerem. O, zerem! Widzicie, trzeba zero przycisnąć. Dobrze wiedzieć. Tak? Czekajcie. Weźmiemy to, przetestujemy jeszcze raz. Ok? Jestem sobie w łódce. Tak? Nie, coś innego. W ten sposób? Nie. End? Nie? Może tak? Nie? Coś żem zrobiła, co sprawiło, że wyszłam. Nie wiem. Może spację przycisnąć? Ej, no serio, nie wiem, co ja zrobiłam. Nie wiem, co zrobiłam, ale wyszłam. Więc, no jakby, no nie wiem, właśnie. O mój Boże, przepraszam. Dobra, chyba wymyśliłam. Idziemy to sprawdzić jeszcze raz, bo to jest naprawdę coś, co się opłaca przetestować. Tak więc wchodź, moja droga, do łódki. I teraz tak, dobra. Nie rozumiem cię, Lara. Szczerze, ja cię nie rozumiem normalnie. Czasami wychodzi, czasami nie. I tyle. Ja naprawdę nie rozumiem, w jaki sposób to działa. Dobra, nieważne. W każdym razie płyniemy tutaj. Zhamuj, moja droga. Że tak to ujmę. Hamuj, hamuj, hamuj. Dobra, teraz obracamy się w tamtą stronę. Zobaczymy, czy to się uda. Pod prąd płyniemy. Czy to się uda? Nie mam zielonego pojęcia. Może. Może nie.
O mój Boże, Madubu Gorcz, jak ja to kocham. Pływanie przeciw prądu albo z prądem. Bo to jest właśnie, chyba o to się najbardziej rozchodzi w sumie ten poziom, wiecie, czy to się płynie z prądem, czy wbrew prądowi. Dobra, ogarnęłam już, jak się wychodzi z tego dziadostwa. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra. Wydaje mi się, że po prostu w pewnych konkretnych momentach. Nieważne, dobra, będziemy kminić potem. Okej, lecisz. Zhamuj. Ejś. Czekajcie, bo zależy mi na tym, żeby w drugą stronę popłynąć, bo chcę właśnie jakby może też się nauczyć, powiedzmy. O Jezus Maria, weź się cofnij trochę. Jak tym manewrować dziadostwem, bo kajakiem jest ogólnie ciężko sterować dość i się zacięłam na bramie. No weź, kurczę, po prostu zacznij już pływać na bok, 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 na bok. Nie, nie uda się. Dobra, to wiecie co? To olać. Lecimy po prostu tędy. Zwolnij trochę właśnie przed tym wodospadem, bo jak z dużym impaktem się uderzy coś, się wpadnie właśnie na ten, na... No po prostu się wpadnie na... Chodzi nam teraz o przeskoczenie tej linii, bo to wyłącza właśnie to, co jest za nami, czyli... No tutaj byłyby właśnie ostrza i o to nam chodziło, żeby je wyłączyć. Zapiszę sobie grę. O to nam chodziło, żeby je właśnie wyłączyć. Trochę mi życia spadło w tym momencie. Dobra, ja bym chciała spróbować przynajmniej... Nie, nie w tę stronę, dobra. Prąd mnie nie poniesie niestety w tę stronę. Okej, pierwsze co zrobię w tym momencie, to wezmę apteczką, bo tu chyba mi się wydaje, że potrzebuję pełnego zdrowia. Lecisz przed siebie. Okej, przeżyta, przeżyta. Teraz zwalniamy odrobinkę. I lecimy w tą stronę. Płyn, 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 Laro, płyn. Lecisz. Wierzę w ciebie, Laro. Wiosłuj. Ale w sumie to bardzo pasuje do Madubu Gorcz. To jest taki męczący poziom, wymęczający. A właśnie, mamy sekret, jak widać. Tutaj są naboje, nie zauważam ich wcześniej. Aczkolwiek ich jeszcze nie zbierzemy. Bo nie jesteśmy w stanie wyjść z tej łódki. W sensie nie tyle nie jesteśmy w stanie, to po prostu zginiemy w końcu wskutek tego prądu. Jeśli wyjdziemy z łódki, z kajaka, więc no po prostu lepiej tego nie robić. Ja sobie zapiszę grę. To jest takie coś, co bym chciała w tej chwili bardzo zrobić. Dobra, płyniemy sobie z prądem w tym momencie. Chwila na alpiciu. Dobra. I przyspieszymy sobie odrobinkę. Teraz o... Właśnie sobie zmienimy kierunek. I teraz byśmy chcieli... Tu są w ogóle piranie. Niezbyt uprzejma sytuacja. Chcielibyśmy w tę stronę płynąć. Właśnie na lewo ostatecznie chyba. Teraz w tej chwili naszą lewą. Tak więc lecimy. Chociaż prąd sugerowałby trochę inaczej. Ale chcemy tutaj właśnie wpłynąć. Pod prąd płyniemy. Od co? Od co? Tak więc lecimy tutaj właśnie. Tym się naprawdę ciężko steruje. Dobra, płyń. Płyń. Płyńże. O nie. Ja nie wiem w ogóle, czy dam radę, jak nie jestem skierowana jakby wprost w stronę prądu, że tak to ujmę, w sensie wprost pod prąd. Dobra, i jesteśmy sobie tutaj. I aleluja. I na szczęście ten jaszczur nie jest w stanie mnie zeżreć, jak jestem w kajaku, więc to jest miłe. Okej, zapis gry w takim razie, bo trochę męki było. Halo. Czekajcie chwilkę.
Czy ty możesz proszę wyjść? Wiecie, bo mam wrażenie, że ogólnie to jest ciężko z właśnie tymi przyciskami, że tak to ujmę. A może ona po prostu do wody musi wskoczyć? Tak, ona do wody musi wskoczyć. Nie jest w stanie wyskoczyć na powierzchnię, że tak to ujmę. No dobra, tak też można. Płyń. Ała, gdzie mnie gryziesz? To ci pozwolił, ja się pytam. Może nie tym. Może nie tym. Przepraszam bardzo. Chcecie rozminąć? Do wody, znowu, serio. Nie gryźże mnie. Nie życzę sobie. Ugryzie mnie. Nie, nie ugryź mnie. Dobrze. O Jezus Maria, naprawdę. Trochę boli. Trochę ała dla życia. Czekajcie chwilę. Nie zapiszę, tylko wezmę apteczkę. No dzień dobry, panie gad. Dobra, zginął. Okej. Nie chcę, żeby mnie zatruł ten gad, wiecie? To jest coś, czego ja nie chcę. I dobra, pozbądźmy się przy okazji jaszczurki z wody. Zapiszemy sobie w tym momencie, od co. I bym chciała tutaj sobie popływać, żeby zobaczyć, czy coś tutaj jest może dla mnie. Ogólnie rzecz ujmując, to mniej więcej tutaj doszłam, jak grałam, jak nagrywałam przed chwilą odcinek, więc od teraz można powiedzieć, że idziemy na ślepo. Mniej więcej. W sensie, bo ja pamiętam mniej więcej właśnie, jak wyglądał ten poziom Madubu Gorge, co będziemy teraz robić. Jakby w związku z tym, że wyszliśmy z kajaka. Natomiast... nie pamiętam do końca, co dokładnie będziemy robić, może tak. Pamiętam, że teraz właśnie nas czeka przejście po suficie, między innymi, że będziemy właśnie przechodzić po suficie i będziemy teraz przechodzić po formacjach skalnych, że tak to ujmę, które były wokół tej rzeki. I że właśnie chcemy gdzieś dojść, nie do końca pamiętam gdzie. Się zobaczy. O mój Boże, jak ja tego nie znoszę. Tak, pamiętam to. Pamiętam to. Te ognie cholerne. Będzie ciężko tutaj przejść. I jakby ja nie wiem, ile razy tutaj zginęłam. Zwłaszcza, że to nie jest raz, to jest dwa razy. Do jasnej, ciasnej. Czekajcie, bo ja sobie muszę wyliczyć, gdzie ja będę bezpieczna normalnie. Jeszcze trochę mogę iść do przodu. Lecisz, Lara, lecisz, nie podpal się, proszę. Uff, udało się. Aleluja. Dobra, ponownie wyliczyć, gdzie kurczę ja będę bezpieczna. Trochę do przodu jeszcze mogę. Okej. Okay. Nie, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Dobra, da radę. Lecisz. Jezus Maria, za pierwszym razem się udało przejść. Jak to się wydarzyło? Mater Deo. Naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło. Akurat jeśli o to chodzi, to jakby ja nie wierzę kompletnie, w sensie inaczej, wierzę absolutnie w to, że mam antytalent do tego, żeby wyliczać tego typu rzeczy. A jednak się udało. To zasługuje na zapis. Tak swoją drogą, mamy już wszystkie trzy sekrety, zapomniałam o tym w ogóle wspomnieć kompletnie, przepraszam was bardzo. Natomiast tak się skupiłam właśnie na kwestii tego, że kurczę, prąd mnie tutaj trochę drażni. Drażni? Drażni to chyba źle powiedziane, że działa przeciwko mnie. Że właśnie zapomniałam kompletnie o tym, że no, udało nam się zebrać wszystkie sekrety. Więc przepraszam trochę za to. Dobry zapis kolejny, bo się boję żółwi ninja zmutowanych. Tak mi się to kojarzy. nie wiem, czy dla kogoś to jest obraza, czy nie, ale no przepraszam, tak mi się to kojarzy. Te właśnie dziabongi, które są dookoła, tak mi się kojarzą właśnie. O! Okej. Okay. A tutaj się będę mogła wspiąć z powrotem, dobrze wiedzieć. Mhm. Tutaj mogę przejść. U, jest duża apteczka. Fajnie. Tutaj na górę mogę iść, okej, okay, aczkolwiek póki co chcielibyśmy się przejść właśnie tutaj, zdobyć apteczkę dużą. Okej. Okay. Tak więc jest duża apteczka i po drugiej stronie są też naboje, co jest bardzo miłe. Czy ja tutaj dam radę doskoczyć? Nie mam zielonego pojęcia, wobec czego zapis.
lecę, bo nie chcę do końca, ale... Ale dobra, dobra, w takim razie mamy naboje, hura. Co się wydarzyło? Gdzie ja usłyszałam jakieś te... jakieś ostrza przeznaczenia i w ogóle. Dobra, udało się, hura. Ja już widziałam, że ona się chciała puścić, a i takie, nie, kochana. Kto ci pozwoli? Pozwolił, może bardziej. Okej, okay, kolejny zapis i może ja flarę wyjmę. To myślę też jest dobry pomysł. Bo całkiem tu ciemno. W końcu po jaskiniach się poruszamy, czyż nie? Okej, okay, wobec tego poproszę tutaj na półeczkę. To tak to ujmę. I będzie znowu chodzenie po suficie. Okej. Okay. Już to widzę. O nie, znowu ogień, naprawdę. Nie. No dobra, idę. Nie zapisałam. Ale już cicho. Okej, okay. Gdzieś tutaj. Lecisz. Właśnie się powinno łączyć. A nie, podpali mnie, coś czuję. Tak, podpaliło mnie. W takim razie się puszczam, wczytuję grę. Dobra, przejdziemy sobie wobec tego na tą półkę już i na tej półce sobie zapiszemy drugi raz. Nie podoba mi się to. Wiedziałam, że się nie uda wszystkich tych podpalających przejść za pierwszym razem. To po prostu nie ma bata. Zwłaszcza, że ja mam pod tym względem antytalent, więc... Ale i tak nie jest tak źle jak za pier... I tak nie jest tak źle jak wtedy, kiedy grałam za pierwszym razem. Tak powiem. Bo faktycznie wtedy, kiedy grałam za pierwszym razem, to Chryste Panie, ja z tym pierwszym miałam ogromne problemy, a co dopiero z tym kolejnym? Lecisz, moja droga Lara. Nie podpaliło mnie. Aleluja. Tak, dziś słyszymy tutaj te ostrza. Tutaj widzę, że mogę przejść, to sobie przejdziemy właśnie w tą stronę. I dobra, najgorsze jest to, że będziemy musieli też chyba tędy wrócić. Chociaż nie, może jednak nie, bo kwestia jest taka, że no po prostu będziemy musieli którędyś wrócić, a wodą niestety nie możemy, chcąc nie chcąc, więc trzeba z tym żyć. Nie wiem w ogóle, co ja chcę w tym momencie znaleźć, szczerze mówiąc. Ciężko powiedzieć. A, jesteśmy od tej strony, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Czy tam coś po drugiej stronie jest, niespecjalnie widzę, więc zapis kolejny. Madubu gorcz i lecimy. Oj, dobra, rozumiem. No dlatego właśnie nie, między innymi nie możemy wracać wodą. Czy ja stąd spadnę? Nie, okej. Okay. Dobra, to się udało. I teraz tak. Bardziej chyba w tą stronę powinnam lecieć, czyż nie? Okej, okay, udało się. Też po prostu mam takie spięcie ciała trochę, jak muszę tak skakać gdzieś. Gdzie nie wiem, czy doskoczę, czy właśnie zginę. Więc... No trochę się spięłam ponownie. Dobra, leć moja droga do góry. W ogóle, w którą stronę ja idę, pojęcia nie mam zielonego. wzdłuż wodospadu chyba idę. W ogóle ja nie pamiętam też takiny, po co my idziemy? Jak sądzę, jakaś dźwignia będzie czy coś? To się inaczej, wiem jaki ma być efekt końcowy, okej? Okay? Aczkolwiek nie pamiętam, do czego my w tej chwili właśnie idziemy, żeby osiągnąć ten efekt końcowy. Czy do jakiejś dźwigni, czy do jakiegoś przycisku, czy po jakiś przedmiot, pojęcia nie mam. I to mnie trochę też... Tak wiecie, borowi nieuprzejmie, redaktujmy. I w ogóle, dobra, tu się ześliznę, ale obok się nie powinnam już ześliznąć. Tutaj już powinno móc się puścić. A właśnie, zapis kolejny, bo nie będzie mi się chciało tędy podobnie iść. W sensie, to byłby ból ponownie tutaj iść. Dobra, flara w takim razie, bo tutaj widzę jakieś przejście. O kurczę. Muzyka gra? Czyli chyba poszliśmy dobrze. Jak jakiś... O, kulka. Dobrze pamiętam? A, dobrze pamiętam, że tak to trzeba zrobić. Dobrze.
Bo ja pamiętałam właśnie, że jest tutaj jakieś takie miejsce, gdzie leci kulka i trzeba było się po prostu schować. O, znowu. Że trzeba było się po prostu schować, o. Tak, ładnie. Kurczę, kolejna. Serio? Mater Deo. Naprawdę? Mhm, to się udało, nie ma co. Chciałam trochę inaczej to zrobić. Ale dobra. Lecisz do samego końca. I o, w ten sposób. I się udało. Mniej więcej. Tak więc no. Przeskocz może tutaj jeszcze raz. Bo ja bym chciała wiedzieć, co w ogóle tutaj jest. Aha, jest tylko ogień. No dobra. Jest tylko ogień. Dlaczego czuję, że tam znowu będzie kulka jakaś? Bo w sumie to dla tej gry jest jak najbardziej normalne. A, jest kulka! Jezus Maria! Jakim cudem ja tu jeszcze nie zginęłam? To jest dobre pytanie. Zapis gry z tego tytułu, naprawdę. W sensie, przepraszam. Raz zginęłam, faktycznie. Okej, okay, kolejna flara, bo tu ciemno, że hej jest, ale... Tak? Nie, nie tak, dobra. Którą ja mam przejść? Może właśnie w drugą stronę? Nie. A, po prostu trzeba tutaj poprzeskakiwać. Ja tu już, wiecie, szukam, żeby przejść sufitem, bo jestem już do tego przyzwyczajona. One mi chyba nie zrobią krzywdy, jeśli dobrze kojarzę. No nie, nie, nie zrobiły mi krzywdy, to miło. To miło z ich strony. Kolejna flara, bo to się nie, po prostu nie idzie bez flar. Przejść. Ejejej, powolutku, albowiem śpiesz się powoli i te sprawy. Ej, w sensie z tym mi się to kojarzy, wiecie, z takim, z tym powiedzeniem właśnie śpiesz się powoli. Okej, potrzebujemy troszeczkę zmienić nasz poziom, po którym chodzimy, więc lecimy tak. W ogóle mam wrażenie, że to jest jakieś szybsze niż właśnie jak ona się używa zarówno rąk, jak i nóg do przechodzenia. Jak właśnie tylko na rękach przechodzi? Coś takiego w każdym razie. No idźże. Nie mam pojęcia, z której strony ja żebym dotarła, wiecie? Nie mam pojęcia, z której strony tego, kurczę, wesołej jazdy dotarłam. Dobra, tu mogę przejść. Jest linka, po której bym mogła zjechać. No, ładnie. I to jest to. Nawet jak się wybierze inną drogę, to nie martwcie się, zwiedzimy ten poziom. Wzdłuż i wszerz. Dobra, skoczyła, hura. W dalszym ciągu nie mam pojęcia, gdzie jestem, spokojnie. Okej, okay. Sobie... O, w ten sposób. Dobra, zapis gry kolejny, bo się boję. I lecimy chyba, nie? Okej, okay, to się chyba udało, mam wrażenie. Mogę tu właśnie spaść, ale... Co mi to, kurczę, da, że mogę tu spaść? Bo dźwigni żadnej nie widzę. Również na dole są Nie. Przepraszam. Faktycznie. Wydaje mi się, że można się wspiąć na przeciwną stronę. Tak? Tak, dobrze, można się wspiąć. Jednak wolę nie dotykać podłogi, jak nie muszę. Wiecie, ostatecznie zauważyłam, więc źle nie jest ze mną, tak do końca. Dobra, zapis kolejny. Madubu Gorge. Tak ja mam... O Jezus! Mówiłam, że w sensie chciałam powiedzieć właśnie, że takie mam wrażenie, że przyda mi się tutaj broń. Okej, okay, zatruło mnie. Cudownie wręcz. Co tutaj dookoła jest? Muszę patrzeć właśnie...
Na tą truciznę, że tak to ujmę. Jest jakaś dźwignia. O! Czy mi się wydaje, czy się korek wysunął? Taki duży korek. Tak, wysunął się duży korek. Dobra, poproszę małą apteczkę, bo nie mogę normalnie z tego, jak mi latuje życie powoli. Przepraszam bardzo, kichnęło mi się. Mam takie wrażenie, że... właśnie, że coś tutaj jeszcze będzie, więc wolę z bronią sobie chodzić. Znowu mnie opluło. Kurczę, trucizną jakąś. Dobra, tutaj mogę wylecieć. Tu jest spadek. Aha, w to miejsce jest spadek. Jej, dotarliśmy z powrotem. To jest ogólnie ważne dość. Może sobie zapiszę grę. Nie jestem pewna... albo wiecie co? W sumie, bo ja tak dopiero spojrzałam na stoper, ile mamy. 36 minut już, no ładnie. Tak więc no, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Ogólnie jesteśmy niedaleko końca poziomu, więc ja bym już poleciała dalej, ale jednak czas też jest ważny. Więc dopiero w następnym odcinku. Tak więc dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu za pomocą łapki w górę bądź subskrypcji, co myślicie o tym odcinku. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Cześć!